Zacznijmy programować. Najpierw narysujmy okrąg. Zrobimy to, wydając polecenie programowi. Dla wygody pokażemy Wam dostępne polecenia. Są w narzędziach z boku. Widzicie polecenie z owalem oraz słowo elips. Jeśli nie słyszeliście tego terminu, wiedzcie, że elipsa to owal. Tego polecenia użyjemy teraz. Wybiorę je, przeciągnę na obszar programowania i już mamy elipsę. Ta elipsa wygląda jak idealny okrąg, bo ma taką samą szerokość i wysokość. A gdybyśmy jeszcze raz przeciągnęli polecenie elips, nic się nie wydarzyło. A raczej tak. Narysowaliśmy elipsę w tym samym miejscu na poprzedniej. Dlatego te cztery liczby mają znaczenie. Określają, gdzie i jak zostaje narysowana elipsa. Tutaj dla obu elips mamy te same liczby, więc są narysowane w tym samym miejscu. A to głupie. Przyjrzyjcie się tym liczbom. Spróbujcie zgadnąć, którą cechę elipsy opisuje każda z nich. Można do tego dojść, zmieniając liczby i patrząc, co będzie. Wypróbujmy pierwszą liczbę. Skorzystam z narzędzia zmieniacza liczb. Klikam i elipsa przesuwa się w bok. Zatem ta liczba odpowiada za to, jak daleko elipsa jest odsunięta od tej krawędzi. Teraz druga liczba. Gdy ją zmieniam, elipsa przesuwa się w dół. Liczba kontroluje odległość elipsy od górnej krawędzi. Liczba trzecia zobaczmy, co będzie elipsa się poszerza. Liczba określa szerokość. I wreszcie czwarta liczba jak sądzicie, czym zawiaduje? A co zostało? Wysokość. Tak sprawiamy, że elipsa staje się wyższa. I rozumiecie, Dlaczego wyszedł okrąg, szerokość i wysokość wynosiły po 100, stąd okrąg. Taki sam wymiar w każdą stronę. Im bardziej będą się różnić liczby, tym mniejsze podobieństwo do okręgu. Tu mamy 185 na 306. Niezbyt to okrągłe już wiemy, czemu służą nasze liczby. Dwie pierwsze określają pozycję, dwie pozostałe rozmiar. Te liczby nazywamy parametrami polecenia elips. W programowaniu zazwyczaj polecenie nazywamy funkcją. Tu w naszym programie przywołujemy funkcję elips i wprowadzamy cztery parametry, by zmienić sposób, w jaki elipsa będzie narysowana. Wiedząc, jak działają liczby, spróbujmy coś narysować. Twarz. Kontur już jest. Dodamy tylko oczy i usta. Ta elipsa niech będzie ustami. Musi się więc znaleźć tutaj. Zmienię pierwszą liczbę, by przesunąć elipsę w bok. No dobrze, tak może być. Teraz zmienię tę liczbę, żeby elipsę opuścić. Świetnie. A teraz to mi się podoba. Powiększę elipsę, niech będą wielkie usta. Przeciągnę kolejną elipsę, żeby zrobić oko. Powinno się znaleźć tu. Przesuniemy więc kawałek w tę stronę i kawałek w dół, żeby oko nie było na czubku głowy. Trochę jest za duże. Gotowe. Pięknie. Zróbmy jeszcze jedno. Nie chcemy cyklopa. Chociaż cyklopi są w porządku. Przesuńmy tę elipsę aż tutaj. I pięknie. Teraz w dół. I zmniejszymy. To mi się podoba dobrze. W tym programie narysowaliśmy twarz, czterokrotnie przywołując funkcję elips i przy każdym przywołaniu określając cztery parametry. Nie wszystkie funkcje w programowaniu mają parametry, ale dużo tak. Zazwyczaj gdy każecie programowi zrobić konkretną rzecz, podajecie mu dodatkowe szczegóły związane z wykonaniem polecenia. Byłoby nudno, gdybyśmy mogli rysować elipsę tylko w jednym miejscu. Opisując parametry przyjmowane przez funkcję, nadajemy im przydomki, żeby nie pisać parametr pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Dla ułatwienia pokazujemy te przydomki nad liczbami. Omówimy je. Pierwszy nazwiemy x, bo myślimy o kierunku osi x, czyli ruchu poziomym od lewej do prawej, od 0 do 400. Drugi parametr nazwiemy y, bo kierunek osi y to góra-dół od 0 do 400. Jest inaczej niż w matematycznym układzie współrzędnych, bo tam punkt 0,0 jest po środku, y idzie w górę. Nasz punkt 0,0 jest tutaj. A y rośnie od 0 do 400. Do tej różnicy trzeba się przyzwyczaić. Trzeci parametr nazywamy width, szerokością, bo ją określa. A czwarty to height, czyli wysokość. Używamy skrótów w i h, bo całe słowa by się nie zmieściły. Myślicie, że rozumiecie? Wkrótce się okaże. Zaraz sami spróbujecie programować metodą przesuwania. A jeśli ciekawią Was pozostałe funkcje stąd, oglądajcie dalej, omówimy je po zadaniu.